Przedstawiam, chcę Wam przedstawić książkę, moi drodzy słuchacze. Książkę, która jest bardzo ważna, która jest w dobie obecnej. Tytuł jej jest Jezus i Jego Świątynia. Będę chciał ją po prostu przeczytać jako lektor. Pokazać, jakie to jest wspaniałość i chcę tu bardzo zaznaczyć, że świątynia jest centrum zbawienia. Żeby poznać zbawienie i doświadczyć zbawienia, trzeba poznać świątynię. Żeby szukać Boga, to słowo szukać Boga dzisiaj oznacza szukanie Boga w świątyni Jezusa. Jako arcykapłana, który dokonuje tam w tym ostatnim dniu Jom Kippur, w tym kiedyś, który był tym cieniem na ten rzeczywisty teraz Jom Kippur, który jest właśnie tam, w górze, kiedy Jezus w niebiańskiej świątyni dokonuje tego oczyszczenia świątyni i naszych serc. I jeszcze, żeby poznać taktykę szatana, również trzeba poznać świątynię, dlatego że szatan wszystko podrabia i podrabia też świątynię. Działanie świątyni. Oczywiście robi też co innego, zaprzecza w ogóle istnieniu świątyni, że w ogóle takie coś to jest jakiś wymysł ludzki. Natomiast Biblia wyraźnie o tym mówi. Dlatego tak, przyszedł mi takie w modlitwie mocna myśl, żebym to przedstawił, żeby to książkę każdy mógł usłyszeć. Będę chciał to podzielić na kilka części. Nie jest ona długa, krótkie są rozdziały i poczytać po kilka rozdziałów w jednej części, abyście mogli skorzystać z tej wspaniałego przesłania, jakie jest, i zastanowić się nad swoim życiem. Zacznijmy. Rozdział pierwszy. Wartość człowieka. Przyjacielu, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jaką wartość przedstawiasz dla Boga? Zadałem to pytanie koledze, który przez wiele lat był sędzią okręgowym w niewielkim mieście. Wiedziałem, że w ostatnim czasie zmarła jego żona. Nasza rozmowa potoczyła się w kierunku obietnic zawartych w Piśmie Świętym. Opowiadałem mu, jak ostatnio w Wenezueli pewien ojciec zapłacił porywaczom 900 tysięcy dolarów okupu za swojego ukochanego syna. Zastanawiałem się, czy ten chłopiec wart jest takiej sumy. Oczywiście, odpowiedział mój przyjaciel, dla swego ojca był wart takiej sumy. Masz rację, odpowiedziałem. A czy słyszałeś, że ktoś kiedyś zapłacił okup za ciebie? Pokiwał głową. Wiedział dobrze o ofierze złożonej na Golgocie. Czy byłeś tego wart? Zapytałem. Nie, zaprzeczył. Myślę, że chyba nie. Tak uważasz? Zapytałem. Czy ten, który ciebie stworzył, zapłaciłby za ciebie cenę życia, jeśli byś nie przedstawiał dla niego takiej wartości? Gdybyś nie był tego wart, oznaczałoby to, że Bóg się pomylił, prawda? Co powoduje, że człowiek przedstawia aż taką wartość dla Boga? Wyobraźmy sobie, że podczas poszukiwań, które prowadził ojciec tego porwanego chłopca, podszedł do niego ktoś i zaproponował coś takiego. Słyszałem, że szuka pan chłopca, za którego gotów jest pan zapłacić 900 tysięcy dolarów okupu. Tak. Czy może mi pan pomóc znaleźć go? Nie. Ale wydaje mi się, że mógłby postarać się o chłopca, który będzie pana kosztował zaledwie 1000 dolarów. Oszczędzi pan w ten sposób dużo pieniędzy. Czy ojciec zainteresowałby się takim rozwiązaniem? Oczywiście nie. On nie szukał jakiegoś tam chłopca. On szukał tego jedynego swojego syna. Dlaczego Bóg gotów był zapłacić taki olbrzymi okup za człowieka? Aby lepiej to zrozumieć, musimy poznać cel, dla którego człowiek został stworzony. Bóg stworzył człowieka po to, by mógł przebywać razem z nim. O starotestamentowym Izraelu Bóg powiedział: lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Izajasz 43, 21 werset.
bo Jahwe w ludzie swoim ma upodobanie. Psalm 149, 4 werset. Każdy człowiek jest inny. Każdy jest indywidualnością. Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto byłby twoim identycznym odbiciem? Czasem, gdy zadaję to pytanie, słyszę w odpowiedzi nie. I dobrze, że tak się nie dzieje. Tak, to dobrze, że nigdzie nie ma dwóch takich samych osób. Gdybyśmy mieli swoje duplikaty, stracilibyśmy około 50% wartości. Ale na szczęście nie grozi nam takie niebezpieczeństwo. Jesteśmy absolutnymi unikatami. Bóg pragnął tylko jednej takiej osoby, jak ty. On potrzebował tylko jednej takiej osoby. Zostaliśmy powołani do życia, ponieważ byliśmy potrzebni. Jedną z największych potrzeb ludzkiego serca jest potrzeba posiadania bliskiej osoby, która odwzajemnia to uczucie. Potrzeba kontaktu z ukochaną osobą oraz świadomość tego, iż ta osoba potrzebuje nas również. Jest jedną z fundamentalnych potrzeb kontaktów międzyludzkich. Małżonkowie, którzy szczerze odczuwają i cieszą się tym uczuciem, już tu na ziemi mają przedsmak przyszłego nieba. Gdy uczucie to obejmuje także rodziców i dzieci, nie trzeba się martwić, iż zaistnieje coś, co nazywamy konfliktem pokoleń. Satysfakcja ze szczerej przyjaźni jest naprawdę możliwa, bo przyjaźń umożliwia nam zaspokojenie prawdziwej więzi. Poprzez te wzajemne związki pomiędzy ludźmi Bóg chce objawić nam również siebie. Pragnie, abyśmy zrozumieli nie tylko to, kim On jest dla nas, ale także to, kim my jesteśmy dla Niego. Wielu bohaterów biblijnych radowało swego Stworzyciela dzięki prawdziwie bliskiemu kontaktowi z Nim. Henoch chodził z Bogiem przez 300 lat. Przedstawiał tak wielką wartość dla Boga, że Pan wyróżnił go spośród wszystkich ludzi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podoba się Bogu. Hebrajczyków 11:5. Bóg bardzo cieszył się z przyjaźni Henocha. Dzisiaj także mamy na ziemi takich Henochów. A co wiemy o Abrahamie? Pismo Święte sprawozdaje nam o jego błędach i upadkach, ale stwierdza również, że został nazwany przyjacielem Boga. Jakub 2:23. Kto go tak nazwał? Bóg osobiście. Pan mówił do niego: Abrahamie, mój przyjacielu. Izajasz 41:8. W 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że Bóg cieszył się ze szczerego związku ze swoim przyjacielem. Powiedział o nim wprost: ja go znam. Księga pierwsza Mojżeszowa, czyli Rodzaju 18:19. Podczas rozmowy na temat losów Sodomy, Abraham, okazując Bogu pełnię należnej mu czci, nie wahał się jednak dyskutować z nim i śmiało powiedział, co myśli na temat Bożego sądu i łaski. Warto przyjrzeć się Mojżeszowi. A Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Druga Mojżeszowa, Księga Wyjścia 33:11. Przyjaźń pomiędzy Bogiem i Mojżeszem rozwijała się dzięki nieprzerwanej łączności Mojżesza z Panem. Najpierw w czasie pobytu w kraju Midianitów, a potem przez 40 lat wędrówki narodu wybranego przez pustynię. Dzięki tej przyjaźni Mojżesz wszedł w najbliższą obecność Boga na górze Synaj. Otrzymał tam szczegółowe plany dotyczące budowy świątyni na ziemi. Rozważania nad planami budowy świątyni zostały wstrzymane w momencie, gdy Bóg musiał powiedzieć Mojżeszowi o tym, co działo się w obozie na dole. Odstępstwo, jakiego dopuścili się Izraelici, musiało być surowo ukarane. Bóg chciał zupełnie zniszczyć Izraela, a Mojżesz miał dać początek nowemu narodowi. Wtedy Mojżesz, podobnie jak Abraham, ośmielił się pokornie, ale odważnie przeciwstawić się Bogu.
odpierał argumenty, dla których Bóg chciał zniszczyć Izraela. Podał także takie, które przemawiały za ocaleniem ludu. Zdecydował się nawet oddać swoje własne życie za życie narodu. W ten sposób udało mu się dotrzeć do najgłębszych uczuć Najwyższego. Bóg zmienił decyzję i uzgodnił właśnie z Mojżeszem przymierze dotyczące przyszłości narodu izraelskiego. A jak ty widzisz swoje stosunki z Bogiem? Bóg uformował cię także w ten sposób, abyś był Jego przyjacielem. Nie możesz zająć miejsca Mojżesza, Henocha czy Abrahama, tak samo jak oni nie mogą zająć Twojego. Bóg ma w swoim miłosiernym sercu takie szczególne miejsce, które należy wyłącznie do Ciebie. On oczekuje kontaktu z Tobą, Twojej miłości i zrozumienia. Dla Niego jesteś absolutnie bezcenny. To z Twojego powodu powrócił do nieba, aby przygotować tam miejsce dla Ciebie. Ale obiecał, gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce i przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Jan 14,3. Całe swoje życie wiedziałem, że potrzebuję Boga. Ale stało się to dla mnie wspaniałym odkryciem, kiedy zrozumiałem, że On potrzebuje mnie. Nie tylko po to, abym wykonywał Jego polecenia, ale abym był Jego najbliższym przyjacielem. W tej książce właśnie tym wspaniałym odkryciem chcę się z moimi czytelnikami podzielić. Bez względu na to, jak bardzo Bóg kocha mnie, pamiętaj, że Ciebie ocenia tak, jak gdybyś był dla Niego jedynym człowiekiem na świecie. Jest to cytat. Ale czy naprawdę Bóg może potrzebować każdego człowieka? Gdy na całym świecie ma miliony wspaniałych przyjaciół. Wyobraźmy sobie rodzinę z 8 dzieci. 7 z nich staje się dobrymi ludźmi, zgodnie żyjącymi w społeczeństwie. Tylko jeden syn łamie wszelkie prawa ludzkie i boskie. Czy ojciec tego dziecka mógłby spokojnie powiedzieć do swojej żony: cóż, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, mamy 7 dzieci, które wyrosły ponad przeciętną. Szkoda tylko, że nie udał nam się Henryk. No trudno. Oczywiście, wpuścimy go do domu, gdy postanowi wrócić, ale nie możemy się zamartwiać tym, że jest kryminalistą. Bądźmy wdzięczni za pozostałą 7 i nie martwmy się. Czy ojciec mógłby tak powiedzieć? A jeśli by nawet, to czy matka będzie w stanie spokojnie tego słuchać? Gdyby podczas jakiegoś święta rodzina ta zasiadła wspólnie do stołu, na samą myśl o Henryku przebywającym gdzieś w świecie łzy oficie popłynęły po policzkach matki. I sam fakt, że posiada 7 dobrych i kochających ją dzieci, tylko sytuację tę pogorszy i bardziej ją zrani, gdy pomyśli o Henryku. W jej sercu bowiem jest takie miejsce, które nikt oprócz Henryka wypełnić nie może. A co można sądzić o tym, który stworzył serce matki? On też ma takie miejsce w swoim sercu, którego nikt inny oprócz siebie nie może wypełnić. I miłość do milionów innych przyjaciół nie może zająć miejsca Twojej miłości, Twojej przyjaźni i bezpośredniego z Nim kontaktu. Jest tylko jedna rzecz, która przeszkadza – grzech. To On oddzielił już w raju człowieka od Boga i czyni to nadal. Lecz Wasze winy wykopały przepaść między Wami a Waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed Wami tak, iż nie słucha. Izajasza 59,2. Od czasu, gdy grzech oddzielił Boga od tych, których tak bardzo kocha, Bóg nienawidzi grzechu. Absolutnie nie może go tolerować i nie może z nim żyć. Musi go usunąć. W jaki jednak sposób może tego dokonać? Bez zniszczenia tych, których grzech zaatakował. Bóg objawił swój niezwykły plan rozwiązania problemu grzechu. Jak zniszczyć grzech, nie niszcząc tych, których kocha? W jaki sposób ocalić grzeszników, a unicestwić grzech? Realizacja tego planu jest niezwykle trudna. Kosztowała ona niebo wiele bólu i przykrości. Ale dla Chrystusa jesteś tak bardzo wartościowy, że zdecydował zapłacić cenę okupu.
Plan Twojego zbawienia Bóg objawił poprzez świątynię. Złożenie ofiary, zapłacenie okupu za nas to jedna sprawa. Ostatecznie urzeczywistnienie zbawienia to druga. Ale Chrystus, nasz Stwórca, Odkupiciel i nasz Orędownik w pełni obie je zrealizuje. Rozwiązując wielki problem. Grzech jest problemem, którego rozwiązanie możemy zrozumieć przez studium świątyni. Co powoduje, że grzech jest aż tak wielkim problemem? Jest to przecież główna przyczyna wszystkich innych problemów. Wojny pochłaniają miliony ofiar, pozostawiając rozpaczone, płaczące wdowy i sieroty, a wszystko to dzieje się z powodu grzechu. Dopóki grzech nie zostanie zlikwidowany, nie będzie pokoju na tym świecie. Przestępstwa kryminalne nie tylko kosztują nasze społeczeństwa miliony złotówek, rubli czy dolarów, ale i w wielu sercach powodują śmiertelny strach. W wielkich dzielnicach największych miast ludzie nie mają odwagi w pojedynkę wychodzić z domu po zapadnięciu zmroku. Grzech jest bezprawiem. 1 Jana 3:4. Tak więc do momentu, gdy ktoś nie rozwiąże tego problemu, przestępstwa będą stale popełniane. Ludzie źli, zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze. Patrz 2 Tymoteusza 3:13. Zgliszcza niezliczonej ilości zburzonych domów stoją na szczycie kamiennej góry ludzkiego samolubstwa. A samolubstwo jest grzechem. Pełne bezpieczeństwo każdej rodziny zależy od absolutnego pozbycia się grzechu. Tylko wtedy mąż i żona, rodzice i dzieci mogą wspólnie cieszyć się miłością. Ludzie zapełniają wszystkie szpitale naszego optymizmu. Często wystarcza jedynie na stwierdzenie, że jakoś leci. Ból wypełniający dzień i niespokojne noce zamieniają ludzkie życie w wielki ciężar. A wszystko to bezpośrednio lub pośrednio spowodowane jest przez grzech. Gdy Bóg ostatecznie i całkowicie rozwiąże problem grzechu, żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory. Lud, który mieszka w Jeruzalem, dostąpi odpuszczenia swoich nieprawości. Izajasz 33, 24. Gorszym niż strach i wojny wokół nas, bardziej bolesne niż jakiekolwiek dolegliwość fizyczna, jest ludzkie serce umęczone brzemieniem winy. Ale poczucie winy jest tylko owocem, korzeniem, zaś tego jest grzech. Tak, grzech jest wielkim problemem ludzkości, ale jest to także wielki problem dla Boga. On pragnie, abyśmy przebywali z Nim w szczęśliwym związku. Ponieważ jednak grzech dokonał podziału, musi zostać usunięty, aby podział ten wyeliminować. Lecz dlaczego usunięcie grzechu jest tak wielkim problemem? Dlaczego nie można go spalić, im szybciej, tym lepiej? Czyżby Bóg nie chciał zniszczyć go natychmiast? Przyjrzyjmy się nieco temu problemowi. Wielu spośród tych, których Bóg kocha, zostało zarażonych śmiertelnym wirusem grzechu. Jedynym w pełni satysfakcjonującym Boga rozwiązaniem jest oddzielenie grzechu od grzeszników. Czy to możliwe? Bóg mówi, że tak. Szatan mówi, że to niemożliwe. Wybór, komu w tym uwierzymy, należy tylko do nas samych. Tylko Bóg może rozwiązać kwestię grzechu. Ja, Jahwe, tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnego zbawcy. Izajasza 43, 11. On osobiście zabezpieczył pełny okup, który umożliwia pojednanie. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. 2 Koryntian 5:19. Poprzez Chrystusa wszystko zostało pojednane, wszystkie sprawy zarówno w niebie, jak i na ziemi. Kolosan 1:20. On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. 1 Jana 3:5. Pełne objawienie planu zbawienia znajduje się w Bożej świątyni.
która jest w niebie. Tronem chwały wywyższonym od początku jest miejsce naszej świątyni. Jeremiasz 17:2. Jahwe w świętym swoim przybytku, Jahwe na tron swój w niebiosach. Psalm 11:4. A aniołowie Boże otaczają Jego tron. 10 000 razy 10 000 i tysiące tysięcy. I On zaangażował ich wszystkich do pomocy w rozwiązywaniu problemu grzechu. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Hebrajczyków 1:14. Od wieków ludzie kierowali swoje oczy w stronę świątyni Boga i wylewali swoje modlitwy w nadziei i wierze. Dawid śpiewa: oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi i będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność. W niedoli mej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego słyszał głos mój, a wołanie moje doszło do uszu Jego. Psalm 18:7. Bóg pragnie, abyśmy się dobrze zapoznali z rodzajem czynności odbywającym się w niebiańskiej świątyni. Sedno zaś wywodu stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Hebrajczyków 8:1-2. Ponieważ w tej niebiańskiej świątyni On zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. On zaprasza nas, abyśmy przystąpili tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebrajczyków 7:25 i 4:16. Dla ludzi wszystkich wieków została przygotowana szczególna i widzialna pomoc po to, abyśmy mogli zapoznać się z działalnością niebiańskiej świątyni Boga. Bóg zaplanował miniaturowy model i przekazał Mojżeszowi wskazówki dla Izraela i uczynił mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. 2 Mojżeszowa 25:8. I polecił Mojżeszowi, aby została ona wykonana dokładnie i precyzyjnie według podanego mu wzoru. Paweł mówi, że wzór taki Mojżesz zobaczył na górze, był świątynią niebiańską, a kapłanami, którzy służyli na ziemi, służyli obrazowi cieniowi rzeczywistości niebiańskich. Hebrajczyków 8:4-5. Tak więc przez studium ziemskiej świątyni i służby, która się w niej odbyła, będziemy mogli lepiej zrozumieć istotę służby odbywającej się w świątyni niebiańskiej. To zaś umożliwi nam właściwe przygotowanie do współpracy z Chrystusem w rozwiązywaniu problemu grzechu. Detaliczne opisy dotyczące ziemskiej świątyni i jej służby zajmują wiele rozdziałów Księgi Wyjścia, Kapłańskiej i Liczb. Spróbujmy w naszej wyobraźni oddzielić obóz izraelski i przyjrzyjmy się temu, co się tam dzieje. Na samym środku obozu znajduje się coś jakby namiot otoczony dużym dziedzińcem o długości około 45 metrów, szerokości około 23 metrów. Na wschodniej stronie pomiędzy wspaniałymi zasłonami znajduje się wejście na dziedziniec. Tam zaś na środku stoi ołtarz w całości wykonany z brązu. Jest to miejsce składania ofiar. Pomiędzy ołtarzem a świątynią znajduje się brązowa misa z wodą, w której kapłani przed przystąpieniem do świętych obrzędów obmywają swoje ręce i stopy. Sama świątynia składa się z dwóch części. Przy samym wejściu jest zawieszona wspaniała niebiesko-purpurowa szkarłatna kotara. Pierwsze pomieszczenie, zwane miejscem świętym, rozświetlone jest światłem z siedmioramiennego świecznika. Jego blask odbija się tysiącem płomyków w złotych płytkach, którymi wyłożone są ściany. Po prawej stronie stoi stół z 12 bochenkami chleba pokładnego. W zachodnim krańcu łatwo można zauważyć złoty ołtarz kadzenia, gdzie codziennie rano i wieczorem kapłani spalają wonne kadzidło. Jego zapach rozchodzi się i napełnia całą świątynię, a potem wychodzi aż na dziedziniec. Poza drugą zasłoną znajduje się miejsce szczególnie najświętsze. Tutaj stoi wspaniała
wspaniała, cała pokryta złotem skrzynia, zwana Arką Przymierza. Jej pokrywem stanowił błagalnia. Złote figury dwóch cherubów stojących na przeciwległych stronach u błagalni są zwrócone ku sobie twarzami. I spoglądające w dół, pełne nabożnej uwagi twarze, dopełniają wspaniałej zewnętrznej powagi Arki. W jej wnętrzu znajdują się kamienne tablice, na których palec Boży wyrył dekalog. 10 przykazań. Służba sprawowana na dziedzińcu, miejscu świętym oraz najświętszym ukazuje, jak Bóg odnosi się do kwestii grzechu. Autor listu do Hebrajczyków mówi nam o świątyni, którą wykonał Mojżesz i przedstawia ją jako świątynię Starego Przymierza. Dalej natchniony autor jako kontrast opisuje niebiańską świątynię Nowego Przymierza, świątynię Boga w niebie. Patrz Hebrajczyków 9 od 1 po 5 i 8 od 1 po 6. Pierwszą Mojżesz wykonał na ziemi, a drugą Bóg uczynił w niebie. W swoim widzeniu Jan spostrzegł niebiańską świątynię i przed tronem 7 lamp ognistych. Objawienie 4:5. Widział on także kadzidło ofiarowane w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. Objawienie 8:3. Potem spojrzał na drugą zasłonę i zobaczył miejsce najświętsze. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza okazała się Jego świątyni. Objawienie 11:9-19. Kiedy Bóg powierzył człowiekowi pracę przy budowie ziemskiej świątyni, poinstruował go, aby każdy szczegół został wykonany dokładnie według wzoru, który znajduje się w niebie. Dla siebie Bóg jednak zarezerwował wyłączne prawo zapisania dekalogu i napisał na tablicach słowa przymierza. 10 słów. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 34:28. Prawo Boże znajdujące się w niebiańskiej świątyni jest wielkim i doskonałym oryginałem, a jego wierna i bezbłędna kopia została zapisana na tablicach kamiennych i zanotowana przez Mojżesza w pięcioksięgu. Ludzie znający tę historię, tę istotną sprawę, dostrzegają święty i niewzruszalny charakter boskiego prawa. Rozumieją, że przez wszystkie stulecia nieodmienne są wszystkie przykazania Jego, utwierdzone na wieki wieczne. Psalm 111:7-8. Biblia Gdańska. Starożytna świątynia dziś już nie funkcjonuje. Oryginał zajął miejsce cienia. Służba Jezusa otworzyła drogę nową i żywą. Bóg zapłacił niepojęty wprost okup, aby uzyskać wieczne pojednanie z człowiekiem. A gdy popatrzymy poprzez teleskop boskiego objawienia, zobaczymy to, co się dzieje poza otwartymi drzwiami i zapoznamy się z dziełem wykonanym przez Chrystusa jako pośrednika nowego i lepszego przymierza. To także przygotuje nas do tego, aby współdziałać z Nim w rozwiązywaniu problemu grzechu. Rozdział 3. Umierający baranek. Podstawą Bożego planu zbawienia jest ofiara Chrystusa za grzech, zapewniająca równocześnie okup i pojednanie. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was od Boga przyprowadzić. Aby was do Boga przyprowadzić. 1 Piotra 3:18. Niewinny musiał cierpieć za winnych. Bezgrzeszny musiał zająć miejsce grzesznego. Począwszy od upadku człowieka, Bóg szukał możliwości objawienia ludziom swego wspaniałego planu. We wszystkich przepisach ofiarnych pokazał, że mógłby jednak zaakceptować zastępcę zamiast samego grzesznika. Poprzez uczestnictwo w ceremoniach ofiarnych Bóg dał człowiekowi możliwość kształtowania wiary i dokonania w pełni świadomego wyboru. Przenieśmy się w wyobraźni na salę rozpraw i popatrzmy, jak wchodzą do niej wierni, oczekując uwolnienia od swego ciężaru grzechu. Pewien człowiek przyprowadza woła, ktoś inny kozę,
a jeszcze inna osoba baranka. Spójrzmy, jak mężczyzna z barankiem zbliża się do ołtarza i unosi swoją dłoń nad zwierzęciem. W trzeciej księdze Mojżeszowej znajduje się takie wyjaśnienie. Włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej i zabije ją jako ofiarę przebłagalną na miejscu, gdzie się zabija ofiary całopalenia. Włożenie rąk na baranka symbolizuje przeniesienie grzechów z grzesznika na ofiarę. Patrz, trzecia Mojżeszowa, czyli kapłańska, 5 rozdział i 5 werset. To niech wyzna, iż przez to zgrzeszył. Grzechy grzesznika symbolicznie przeszły na baranka, więc musi teraz zginąć. Kto zabija ofiarę? Ten, kto złożył swoje grzechy na nią jako swojego zastępcę. I zabije ją jako ofiarę przebłagalną na miejscu, gdzie się zabija ofiary całopalne. Trzecia Mojżeszowa, czy kapłańska, 4:33. Zwróćmy uwagę na kolejne etapy. Dzień w dzień pokutujący grzesznicy przyprowadzali swoje ofiary do wrót przybytku i kładąc rękę na głowie zwierzęcia, wyznawali swe grzechy, przynosząc je w ten sposób symbolicznie siebie na niewinną ofiarę. Potem zwierzę zabijano. Wielki bój, strona 322. Następny rozdział omawia kolejne etapy służby ofiarniczej. Ale zwróćmy teraz uwagę, jakie lekcje poglądowe niesie nam ta symboliczna służba. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Hebrajczyków 10:4. Przez wszystkie stulecia jedyną nadzieją człowieka był Jezus Chrystus. Prawdziwa ofiara. Dobra nowina dla każdego grzesznika brzmi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan 1:29. W tej służbie symboli pokutujący grzesznik przenosił swoje grzechy na niewinnego baranka, który stawał się nosicielem jego grzechu. Tak więc, gdy chodzi o Chrystusa, Pismo Święte sprawozdaje. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo. 1 Piotra 2:24. Tak jak każdy pokutujący grzesznik przyprowadzał swego zastępcę, który umierał za niego, tak samo też każda pokutująca osoba może dziś podejść wiarą do Golgoty i patrząc na ukrzyżowanego Syna Bożego powiedzieć: on umiłował mnie i samego siebie i wydał za mnie. Galacjan 2:20. Jest jednak coś jeszcze. Człowiek, który szukał przebaczenia, osobiście zabijał ofiarę. Nie wystarczyło, że pokutujący wyznawał swoje grzechy i przenosił je na swojego zastępcę. Musiał podnieść swą dłoń i odebrać barankowi życie. Tak i my, gdy przynosimy nasze grzechy do Jezusa i składamy je na Jego barki, mamy pozostać na Golgocie nieco dłużej i zobaczyć, co nasze grzechy czynią z naszym Zbawcą. Wówczas to pojawiał się w naszym sercu prawdziwy i szczery żal. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jednaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Zachariasz 12:10. Kto został przybity? Tak, Jezus na krzyżu. Jego ręce i stopy przybito gwoździami, jego skroń opleciono koroną cierniową. Kto na niego będzie patrzył? Ci, którzy go przebili. I co z tego wynika? I będą go opłakiwać, jak opłakuje się jednaka. Wiele lat temu, gdy byłem pastorem w jednym z niewielkich miast, uczestniczyłem w najsmutniejszym pogrzebie w moim życiu. W cmentarnej kaplicy leżało ciało maleńkiego dziecka, a tuż za trumną siedziała rodzina. Ojciec był całkowicie przygnieciony, rozpaczał i głośno szlochał. To on zabił swoje dziecko. Kiedy wychodził do pracy, wsiadł do samochodu i ruszając z garażu nie zauważył, że jego chłopczyk pobiegł za nim, aby mu pomachać do widzenia. Dziecko było poza zasięgiem oczu ojca, który wycofując samochód z garażu, całą mocą je potrącił. Wkrótce potem dziecko zmarło. Serce ojca zostało złamane. To on zabił swoje dziecko. Ale gdy my
przechodzimy pod krzyż Golgoty i widzimy konającego Jezusa nie z powodu nieszczęśliwego wypadku, ale z powodu naszych grzechów, to stajemy twarzą w twarz z o wiele większą tragedią. Złamaliśmy święte prawo Boga. I gdy patrzymy na to, jak On umiera, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, charakter grzechu zaczyna nas przygniatać. Jednocześnie jednak stajemy w obliczu głębokiej miłości Boga, który wziął nasze grzechy na swoją grzeszną duszę. Bezgrzeszną duszę, przepraszam. Nic więc dziwnego, że szatan usiłuje nie dopuścić do tego, abyśmy patrzyli na krzyż Golgoty. 200 lat temu John Newton, rozpity, przysięgły żeglarz, stanął w swym duchowym życiu twarzą w twarz z ukrzyżowanym Chrystusem. Takimi słowami opisał potem to, co się z nim wówczas stało. Pośród gęstej ciemności niewiedzy dojrzałem blask jasnej gwiazdy. I gdy się powoli ku niej zbliżałem, wyrósł przede mną krzyż Golgoty. Baranek biały konał przeze mnie. Tragedię jego rozumiałem. To grzech mój, gwoździami powbijany, rani jego czyste ciało szlachetne. Płakałem u jego stóp, płakałem bezradnie pod krzyżem. Boże, ja nie chcę już grzechu mego. Żałuję, żem kiedykolwiek go dotknął. I spojrzał na mnie ukrzyżowany ponad cierpieniem, słysząc mą żałość. Z miłością wyszeptał: tyś odkupiony, za darmo z łaski. Ubrałem ciebie w zbawienia ciało. Ale gdy przyjdziemy do krzyża, to zobaczymy, co grzechy uczyniły Chrystusowi. Skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Jakub 1,15. Zobaczymy to, co stanie się z nami, jeśli nadal będziemy je popełniać. Doprowadzą nas one do mrocznego odseparowania od Boga. Tam, gdzie będzie tylko płacz i zgrzytanie zębów. Przypuśćmy, że podczas odwiedzin w naszym domu zobaczę na stole piękną wazę. Podniosę ją, aby lepiej się jej przyjrzeć i nagle wypadnie mi ona z rąk, rozbijając się na podłodze w setki małych kawałków. Jak się wówczas poczuję? Oczywiście, będzie mi niezwykle przykro. Powiem jednak sobie, zapłacę za nią. Ciekawe, ile mogła kosztować. Może 1000 złotych, może 2000, na pewno nie więcej. Potem powiedziałbym może: przyjacielu, bardzo mi przykro, że stukłem twoją wazę. Znajdę ci drugą taką samą. Gdzie ją kupiłeś? Ale wtedy twoja zasmucona twarz dopowie mi resztę. To nie była zwykła waza. Nie kupiłem jej w sklepie. To był bezcenny eksponat muzealny. Na świecie istnieje jeszcze tylko jedna taka waza. Ostatnio została wyceniona na 20 milionów złotych. Czy będzie mi teraz bardziej przykro, niż było przed chwilą? Dlaczego? Co spowodowało różnicę? Dowiedziałem się, jaką miała ona wartość. Widzisz? Jezus pragnie pokazać nam cenę grzechu. Chce nam pokazać to, co grzech uczynił w Bożym sercu, poprzez umierającego na świątynnym ołtarzu baranka. Bóg chce nam pokazać baranka, który umierał na krzyżu Golgoty. Chce, abyśmy zrozumieli, że to nasze grzechy tam go przybiły. Ktoś może jednak zaoponować: mnie wtedy jeszcze nie było. To rzymscy żołnierze przybili jego ręce. Zgoda, ale nie rany od gwoździ go zabiły. Jezus umarł z powodu złamanego serca. Umarł pod ciężarem grzechu, ale dopóki będziesz uważał, że to nie twój grzech go złamał, jego serce, gdzie będziesz się starał o przebaczenie, oczyszczenie i wyzwolenie, krew jego przebłaganiem za życie. 3 Mojżeszowa kapłańska, 17:11. Jeśli chcemy mieć moc do wyeliminowania grzechu z naszego życia, jeśli chcemy usunąć go z naszych serc, musimy uczynić dokładnie to samo, co robili pokutujący grzesznicy w starożytności.
Zmieniona została tylko świątynia ziemska, kopia. Ma swój niebiański oryginał, a baranka zastąpił baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan 1:29. Musimy przynieść nasze grzechy do Chrystusa i zobaczyć, jaką cenę za nie płaci ten, który gładzi grzechy świata. Pewne przedmioty utrwalają się na błonie fotograficznej w ułamku sekundy. Inne wymagają dłuższego czasu naświetlania. Czy widziałeś kiedyś zdjęcie odległych galaktyk? Niektóre z nich były naświetlone przez wiele godzin, aby delikatnie docierające do nas światło odległych gwiazd mogło dobrze utrwalić się na błonie fotograficznej. Podobnie i my potrzebujemy nieco więcej czasu, aby poznać istotę ofiary Golgoty. Byłoby dobrze, abyśmy każdego dnia poświęcali chociaż kilka chwil na kontemplację życia Chrystusa, a szczególnie Jego ostatnich chwil. Dlaczego? Abyśmy zrozumieli, jak bardzo nas umiłował i to, jak strasznym jest grzech. Kiedy popatrzysz w lustro świętego prawa Boga, czyż nie ujrzysz siebie jako przestępcy? Czy wówczas zechcesz przyjść i złożyć swoich grzechów na baranka? Bóg nie znalazł innego sposobu, aby oddzielić nas od grzechów. I choć nie wiadomo, jak małym wydawałby się twój grzech, to właśnie On uśmiercił Syna Bożego.